Witam serdecznie. Dzisiaj rozpoczynam prezentację gołębi, które uczestniczyły w zawodach na wspólnym gołębniku Kaszuby, edycja 2019. Pierwsze gołębie, które zaprezentuję, to są gołębie Mariusza Chłopeckiego, jednego z uczestników. Pierwszy gołąb o numerze obrączki 5044. Pochodzenie tego gołębia wywodzi się z gołębi Hurrikan 51 i Faraon oraz gołębi Andreasa Drapy, to są gołąb Cassandra i Yonge Super Crack. Gołąb ten zaliczył wszystkie 4 loty, z lotu finałowego uplasował się na 25 pozycji. Kolejny gołąb tego uczestnika o numerze obrączki 5074. Gołąb ten wywodzi się z gołębia czarnego, tak zwanego, jednego z najlepszych gołębi rozpłodowych Mariusza Chłopeckiego. Gołąb ten wydał wiele bardzo dobrych lotników oraz gołębi Andreasa Drapy i znowu tutaj gołębie są Hurrikan 51 i Faraon. Piękny mazany gołąb. Oko charakterystyczne dla gołębi z linii Hurrikan, takie powiedzmy pomarańczowe. Kolejny gołąb to jest gołąb o numerze 55, numerze obrączki 5054. Widać ostatnią lotkę tutaj. Rzucił silne plecy, ogon jak widać dorasta. Gołąb ten z kolei wywodzi się z gołębia Turbo Kim, czyli gołąb, który był w gołębniku spółki Jaworski Milk Hala, który został przez kolegę Mariusza Chłopeckiego wylicytowany na aukcję PIPA. Również tu jest Faraon, Hurrikan i gołąb, córka Kasandry od Andreasa Drapy. Kolejny gołąb z hodowli Mariusza Chłopeckiego, który również zaliczył sezon 2019 na wspólnym gołębniku Kaszuby. To jest gołąb barwy czarnej o numerze obrączki 5053. Gołąb ten wywodzi się również z gołębia czarnego. Jeden z najlepszych gołębi rozpłodowych u Mariusza Chłopeckiego. Mogę powiedzieć tylko, że gołąb o pięknej budowie. Jak widać również wszystkie lotki w tej chwili ma zrzucone. Gołąb o pięknym szklanym oku. Gołąb ten z lotu finałowego zajął 19 pozycję.
ostatni gołąb Mariusza Chłopeckiego. To gołąb po numerze obrączki 5025. Gołąb ten wywodzi się z Faraona od Rainera Putmana, z córki Hurricana 51 oraz z głębi Andreasa Drape. Tutaj jest Poker Face, znany gołąb, oraz Messi. Gołąb z lotu finałowego uplasował się na 47 pozycji.